czwartek, 11 stycznia. Anna Tabaka, dzień dobry. Zapraszam na Silesia Flash. Rafał Adamczyk i Michał Kopański zostali powołani na stanowiska wicewojewodów śląskich. W czwartek w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawił ich wojewoda Marek Wójcik. Szczegóły w materiale Pawła Jędrusika. Nowa Lewica i Polska 2050 biorą stanowiska wicewojewodów śląskich. Przedstawicielem tego pierwszego ugrupowania jest Rafał Adamczyk, były poseł. W Urzędzie Wojewódzkim będzie odpowiadał za Wydział Budżetowy, Zdrowie i Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Oczywiście analizuję wszystkie podległe wydziały, mam z nimi spotkania. Wnioski pewnie niebawem będą, czy coś będzie do poprawy, czy nie. Mam nadzieję, że doświadczenie pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i ich pomysły, które będą oczywiście wyłącznie na korzyść mieszkańców Polek i Polaków, będą wprowadzane, jeżeli będzie taka potrzeba. Wicewojewodą został też Michał Kopański. Do tej pory pracował w branży finansowo-ubezpieczeniowej, był radnym w powiecie mikołowskim, a także w gminie Wyry. Ja traktuję moje powołanie jako służbę dla społeczeństwa. Dzisiaj z panem wojewodą mieliśmy wstępne spotkanie zapoznawcze. No, omówimy po konferencji prasowej ciąg dalszy, jak będzie wyglądało zarządzanie podległymi pionami. No, wdrażam się. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będę w stanie coś więcej powiedzieć. To kolejne zmiany w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim po tym, jak opozycja wygrała wybory parlamentarne. Niewykluczone, że zmian będzie więcej. Tych decyzji kadrowych, takich odwołujących ze stanowisk, w moim przekonaniu było stosunkowo niewiele. To były raczej decyzje na poziomie wicedyrektorów poszczególnych wydziałów. Natomiast w miarę naszej oceny pracy poszczególnych wydziałów, niewykluczone, że jeszcze jakieś zmiany kadrowe będą. Śląski Urząd Wojewódzki pozostaje natomiast nadal bez rzecznika prasowego. Narkotyki, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz nieudzielenie pomocy. Za to odpowie przed sądem ksiądz Tomasz Z. z Dąbrowy Górniczej. Skandal, do którego doszło na plebanii, będzie miał swój finał w sądzie. Ksiądz usłyszał już 4 zarzuty. Fatima Orlińska. Z początkiem tego tygodnia Tomasz Z. usłyszał 3 zarzuty dotyczące narkotyków, to m.in. udzielanie substancji psychotropowych innej osobie, a jeden z zarzucanych duchownemu czynów związany jest z godzeniem w wolność seksualną i obyczajność. Mężczyzna odpowie również za nieudzielenie pomocy osobie, która znajdowała się w bezpośrednim zagrożeniu utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura dziś jednak nie informuje, czy Tomasz Z. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Po ogłoszeniu podejrzanemu tych zarzutów, prokurator go przesłuchał. Podejrzany składał wyjaśnienia, były to obszerne wyjaśnienia, ustosunkowywał się w nich do każdego z zarzucanych mu czynów. Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie i ten wniosek został przez sąd uwzględniony. Sąd zastosował areszt na 2 miesiące. Argumentując ten wniosek, prokurator podał w nim, że w przypadku skazania podejrzanemu za zarzucane mu przestępstwa grozi realnie surowa kara oraz tym, że przebywając na wolności może podjąć działania, które destabilizowałyby prawidłowy bieg postępowania karnego. Jak poinformował prokurator, w sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w wyniku którego jednoznacznie ustalono, że w głośnym zdarzeniu na plebanii w Dąbrowie Górniczej brały udział 3 osoby. Jednak z uwagi na charakter sprawy i dobro pokrzywdzonego, szczegółów dotyczących samych zarzutów przeprowadzonego postępowania i składanych wyjaśnień księdza prokuratura nie wyjawia. Za najcięższe z przestępstw Tomaszowi Z. grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Kibice gości będą mogli przyjechać na Stadion Śląski i oglądać mecze piłkarskie z udziałem ruchu Chorzów. Stadion przystosował sektor, a pierwsza okazja ku temu będzie 9 lutego, kiedy niebiescy podejmą Legię Warszawa. Paweł Jędrusik. Żeby kibice drużyny przyjezdnej mogli zasiąść na trybunach, Stadion Śląski musiał spełnić sporo wymagań. Koszt przystosowania obiektu do przyjazdu kibiców wyniósł około 1 000 000 zł. Zostaliśmy postawieni przed nie lada wyzwaniem, ponieważ Stadion Śląski nie był przystosowany do meczu ekstraklasy. Na stadionie odbywa się bardzo dużo koncertów, inne dyscypliny sportowe. Stąd bardzo karkołomna praca, którą wykonaliśmy. Przede wszystkim
Tutaj podręcznik licencyjny Ekstraklasy ma swoje wymagania, ale nie tylko, także przepisy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa. W rundzie wiosennej Ruch czeka u siebie kilka bardzo ciekawych spotkań. Zmierzy się m.in. z Legią Warszawa czy Lechem Poznań. Przed nami bardzo piękne widowiska, nie tylko właśnie te dwa, o których pan wspomniał, ale też na pewno i z Górnikiem i przede wszystkim też z Widzewem w okolicach naszych urodzin. Myślę, że to będą takie topowe tutaj frekwencje. Myślę, że na pozostałych też nie będzie gorzej. Rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy zostaną wznowione 9 lutego. W dawnej kopalni Saturn w Czeladzi powstanie basen. Miasto otrzymało 24 miliony złotych unijnej dotacji. Jak mówi sam projektant, to będzie jedyna taka pływalnia w regionie. Ale żeby popływać w 25-metrowym basenie, skorzystać z sauny czy jacuzzi, potrzeba jeszcze 1,5 roku. Nie trzeba za to czekać, aby zobaczyć, jak nowa pływalnia będzie wyglądać. Sprawdziła to Fatima Orlińska. Dotychczas Czeladź nie miała krytej pływalni, więc to również pierwsza taka inwestycja w mieście. Realizacja wymaga solidnego przygotowania inwestorskiego, bo założenia są takie, by nowoczesny basen wyposażony w nowoczesną technologię wpisywał się w postindustrialną przestrzeń podawnej kopalni Saturn. Uznaliśmy, że taki 25-metrowy basen z 4 torami o szerokości 8,5 metra w zupełności wystarczy naszym potrzebom. Oczywiście do tego budynku, w którym powstanie basen, będzie dobudowana taka jakby szklana bryła, w której znajdzie się jacuzzi, brodzik dla dzieci, tak aby troszeczkę wzmocnić funkcjonalność. Jednakże nie chcieliśmy budować dużego obiektu, z którym w przyszłości mogłyby wystąpić problemy na przykład z jego utrzymaniem. Lepiej mieć mniejszy obiekt, który będziemy w stanie utrzymać. Koszt wybudowania krytej pływalni w budynku dawnych warsztatów mechanicznych to dużo ponad 30 milionów złotych, z czego 24 to środki pozyskane z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W ciągu najbliższych tygodni zostanie ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca, a według założeń miasta pierwsze prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Plan jest ambitny, ponieważ z budynku będącego dziś w ruinie oddana do użytku mieszkańców pływalnia ma być gotowa na barbórkę przyszłego roku. Zadanie było takie, że my w ten budynek istniejący, który jest de facto ruiną, jak można spojrzeć w ogóle na niego w rzeczywistości teraz, musieliśmy wyłożyć basen, więc rozbudowaliśmy ten budynek od strony wschodniej. Tam podpiwniczyliśmy go również i tam jest cała technologia basenowa w tym podpiwniczeniu. Na pewno będzie fotowoltaika, prawda, która będzie tutaj wspomagała, będzie mniejsze zużycie prądu dzięki temu. Że rewitalizacja poprzemysłowych obiektów to duże wyzwanie, wiedzą ci, którzy na co dzień nadzorują pracę podobnych inwestycji. Województwo śląskie słynie z postindustrialnego dziedzictwa i wiele niegdyś nadających się do wyburzenia budynków dziś dobrze funkcjonuje jako te użyteczności publicznej, czego przykładem może być Muzeum Śląskie i kolejne obiekty wchodzące w skład kompleksu, które są rewitalizowane. Najważniejsze w takich konstrukcjach jest z punktu widzenia konserwatorskiego, aby nie naruszyć struktury ważnej dla historii tego budynku, dla historii tej kopalni, dla historii tego terenu, prawda? Więc staramy się odtworzyć całą elewację w sposób oryginalny, z użyciem oczywiście nowych materiałów, ale zupełnie scalonych pod względem kolorystycznym, pod względem konstrukcyjnym, pod względem geometrycznym, z istniejącymi starymi elementami. I podobne rozwiązania konieczne będą do zastosowania przy budowie czeladzkiego basenu krytego. Będzie to kolejny obiekt po nowoczesnej mediatece, która powstała w budynku również zabytkowej dawnej cechowni kopalni Saturn. Marek Krzemiński z Tychów od pewnego czasu działa na TikToku w sposób dla tego miejsca nietypowy. Pokazuje swoją chorą na Alzheimera mamę. Gdy pani Stasia owdowiała, jej syn zrezygnował z pracy i zajął się seniorką. Wcześniej był fotografem i filmowcem. W publikowanych filmach prezentuje, jak pracuje ze swoją mamą, układając klocki, pisząc czy nazywając podstawowe rzeczy. Poruszająca historia matki i syna w materiale Magdy Sincewicz. Stasia jest z kwietnia. Baranica. To Barta? Nie. Co? Mimo ogromnej miłości, którą widać na każdym kroku, słowo mama rzadko tu pada. Nie z braku chęci czy uczuć. Pani Stanisława reaguje już wyłącznie na swoje imię. Mama nie reaguje często na wyraz mama i nawet czasami nie była świadoma tego, że jest moją mamą. Nie? Mam wrażenie, że czasami myśli, że jest moją partnerką, może moją żoną. Wszyscy, którzy do niej przychodzą, wszyscy, którzy
są w moim jakby kręgu osób, czyli pielęgniarka, pani rehabilitantka, czy jacyś znajomi, którzy przychodzą, starają się do niej mówić Stasia i ona wie, że ona jest Stasia i jeszcze gdzieś tam na ten wyraz bardzo mocno reaguje. Niestety nie reaguje już na wszystko, co jeszcze zaledwie chwilę temu było tak naturalne. Pan Marek jednak nie poddaje się, codziennie ćwicząc z mamą podstawowe czynności, takie jak choćby nazywanie owoców. Co to jest, kochanie? Jabłko. Jabłko, podobne do jabłka. To jest gru? Gru? Gruszka. Ponad 103 tysiące obserwujących i ponad 2 miliony polubień pod filmikami, a jest ich cała masa. Dlaczego? By pokazać, czym jest choroba, ale też okazać wsparcie dla tych, którzy się z nią borykają. Zamysł był taki, żeby pokazać ludziom, którzy na starcie się poddają, czyli jeżeli dotyka choroba ich bliskich, nie wiem, męża, żonę, mamy, ojca czy dziadków, często ludzie na samym starcie się poddają. Chciałem po prostu jakby zakładając tego TikToka i ten content pokazując, chciałbym im udowodnić, że nawet osoba sama, tak jak ja, jest w stanie opiekować się, mimo tego, że to jest bardzo ciężkie zadanie. I zamiar był taki, żeby udowodnić ludziom, że można, żeby przynajmniej spróbowali. Od lat próbują także lekarze. Próbują zrozumieć, jak ratować tych, którzy cierpią z powodu Alzheimera, a nie jest to proste. Niestety nie dysponujemy jeszcze leczeniem przyczynowym, aczkolwiek trwają w tym kierunku intensywne badania. Natomiast leczymy pacjentów objawowo, czyli stosujemy leki, które łagodzą bądź znoszą objawy. Stosujemy leczenie psychologiczne. Bo to właśnie psychika w starciu z tą chorobą jest tu niezmiernie istotna. Codzienne bodźcowanie chorych ma na celu utrwalanie posiadanych jeszcze przez nich funkcji językowych, pamięciowych czy ruchowych. A dasz mi buźki? Dziękuję. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.